Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Baldur's Gate 3 i kontynuujemy naszą przygodę. Pod mroku i czeluściach tego wszystkiego, co tutaj się kurczę znajduje. Ciekaw jestem, co takiego ciekawego jeszcze ma nam do zaprezentowania to miejsce. Z jednej strony bardzo mnie to interesuje, z drugiej strony troszeczkę się kurczę zaczynam obawiać tego wszystkiego. Tu byliśmy, dobra, tu żeśmy byli, zwiedziliśmy wszystko i niczego więcej tam nie ma. Czyli notabene trzeba iść tutaj tak czy inaczej, dobra. Cienista skamielina, a tu byliśmy, dobra, jest. Harfiarze, Jonasy i inne tego typu rzeczy. W ogóle tak a propos tego, co tam było, że o, on nie chce rozmawiać z osobą, która go pokonała, czy tam pozbawiła go życia i tak dalej, jeżeli żeśmy ożywiali jakiegoś tam pazia, nie? To można to obejść podobno i to bardzo łatwo, bo proszę ja ciebie, wystarczy, że tak naprawdę... niczego tu nie ma. Że tak na dobrą sprawę wykorzystamy tego skilla przebranie siebie i będziemy mogli już śmiało po prostu rozmawiać. Ty, jaki fajny kruk. Tylko dlaczego martwy? Wiedza tajemna, niepowodzenie. Czy jak ja się cofnę i przejdę tu raz jeszcze, to będę mógł jeszcze jeden taki rzut mieć? W życiu żaden z nich nie ma takiego rzutu. Dobra, to zrobimy to inaczej w takim razie. Weź to, rozłącz. Skocz tutaj. Dobra, weź to, co potrzebujemy. Poczekaj. Moja twarz mnie chroni, tak, tak. Wiesz co, to Gale. Gale w takim razie... Dziękuję. Otwórz wytrychę, proszę ja ciebie. Nie wiem, czy takie easy. Zobaczymy jeszcze. A dobra, niech będzie easy. 30 sztuk złota i to jest wszystko. Włącz tryb turowy, dziękuję. Ty no, bez żartów. No to cyk. Dobra, ale widziałem, że tu jest jeszcze jedna skrzynka, to ja bym bardzo sobie chętnie zobaczył. O! Elfie drewniaki. Wyśmienicie, pójdzie na handel. Jestem ciekaw, czy tego kruka ja mogę sobie jakoś tak w miarę normalnie zbadać. Poczekaj, zrobimy tak, cyk. Rozmawianie ze zwierzętami, dziękuję. Tak, tak. Aha. Ja chciałem pogadać. Ja chciałem tylko porozmawiać. Ech, najgorzej. Co ja mogę zrobić teraz? A, czekaj. Odpychacz. Wszyscy? Czy tylko i wyłącznie przeciwnicy? YOLO! Excellent. Yeah. Pogranicznik. Potknięcie w ciemnościach. Karlak zyskuje inspirację. Śmienicie, ale co? Co to za miejsce jest? Czytaj.
List spisany na wyrwanym kawałku papieru. Zaschnięta krew i wiek sprawiły, że miejscami jest niemal nieczytelny. Pomocy! Reitwin wdarła się ciemność, odcinając nas od świata. Wysłaliśmy posłańców po pomoc, ale nikomu nie udało się zrobić więcej niż kilku kroków za nim. No i jest zachlapany. Ten list to nasza ostatnia nadzieja. Przyślijcie pomoc kogokolwiek, skądkolwiek. Błagamy. Jeżeli będzie trzeba, wzgardzę panią utraty i ucałuję stopy księżycowej panny. Nie pozwólcie ciemności nas pochłonąć. Ciekawa sprawa. Tylko dlaczego, mimo że chciałem porozmawiać, to kurczę, nie mogłem porozmawiać z tym krukiem. No, wychodzi na to, że tu niczego kurczę z nich nie wyciągnę, prawda? No weź. Jestem dumny tak na dobrą sprawę, żeśmy się nie wykoprytnęli. Bo to kurczę różnie mogło być. Gdzie jest masowe leczenie? O! Tak, tak. Et nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Tu nie zlezę. Tu jest jakieś dziwne coś. Tam jest jakieś w ogóle tragicznie dziwne coś. Aha, to jest ta wioska, o której tam... coś tam mówili. Drogowskaz. To miejsce jest pod ochroną. Może znajdziesz tu sprzymierzeńców albo chociaż jakieś zapasy. Ostatnie światło, mówisz? Oho. To brzmi jak najbardziej. O kurczę, ty, tam są ludzie. Ej, to zapisz grę. No pewnie, że powinna zachować troszeczkę. O, dzień dobry! Cześć! Parfiarki. Aha, to ty! Cześć! Shakira, Shakira, Shakira. Fajne szabelki. Cześć i czołem! Nie pytaj, skąd się tu wziąłem. Fajne szable. Mogę je sobie pożyczyć? Ty co? Ola Boga! Straszne prostactwo. Legendy sugerują, że po szlachetnej Jaheirze należy spodziewać się lepszego traktowania. Zapisz grę. Nazywam się Astarion i nie lubię uścisku pnączy we wrażliwych miejscach. You won't have to like them very long. Ktoś tu chyba pcha się w gips. Czy możesz przynajmniej wytłumaczyć, dlaczego to robisz? Absolutely. No to dajesz. O! This is why we're here, you see. Pełne przeróżnych tajemnic. Ale jedną rzecz wiemy na pewno. Potrafi rozpoznać sobie podobnych. No pewnie, że tak. Mogę go zjeść? Oj tam. Wiesz co? Spróbuję szarpnąć się w pnączach, zobaczymy co się stanie. Pełen sukces. Stand down. Or we'll
put you down. I'm not interested in the absolute's manipulation. Co wy macie z tym absolutem? Hola, hola. Stop! Nie jestem absolutem. What are you doing? He's the one who saved us. O, to ten dzieciaczek. He's the one who protected the Emerald Grove. Yep. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved one of my friends from a druid with a snake. Knows when to be discreet too. No. Pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? Nie wiem. Lubię być tajemniczy. Nie będę pokazywał artefaktu. Oświeć mnie, ale już. A kim ty jesteś, żeby mi mówić, co mam robić? Charyzma, wiem, że ciężko jest w dzisiejszych czasach komukolwiek zaufać, ale uwierz mi, nie jestem wyznawcą absolutu. Rzut na charyzmę 21. Ajajajaj. No to świetnie poszło, nie ma co. Ciekawa rzecz, a nie wiem, czy faktycznie to tak powinno wyglądać. Mamy krytyczny sukces, 20 punktów, oni wymagają 21. O, zyskałeś kredyt zaufania. Można, można. Jakbym wiedział, że mogę rzucać kostką, żeby zdobyć kredyt zaufania, to bym to robił cały czas. Do banku bym z tym poszedł, kurczę. Nagle się tu pojawiasz, jednak mam ze sobą dość wiosen, by rozpoznać blask nadziei, która wypełza z mroku. Kurczę, ale czadowa jest ta zbroja. Po co tu przybywasz? Szczerze nie wiem. Kazali mi tu przyjść. Szukam jedynie lekarstwa na pasożyta, którego mam w głowie. Wierzę, wschodzącego księżyca to mój jedyny trop. Jestem tu na urlopie. Żeby zniszczyć absolut w jego siedzibie, w wieżach wschodzącego księżyca. Ale jeden przyświecał im cel. W szafce jest olejek z aloesu. Może być, że jestem pomocą, a może być, że wręcz przeciwnie i wybiję was wszystkich, kiedy tylko nadarzy się ku temu okazja. Nie wiem. Ona miała rację, ta barykada zdoła powstrzymać cienie, ale nic nie działa przeciwko komuś, kto już jest wewnątrz. Okej. Tu widzę, że jest questik do porozmawiania. Co tam, byczku? O mój Boże, soldier. To jest Jahira. The Jahira. A? Wrotanin? Znasz ją? Ja, to ta Jahira, która poszczuła nas grupą harfiarzy. Hey, it would have been an honor. Jaki zaszczyt? Years ago, over a century, Jahira was part of a crew. Uratowali Blota Baldura przed Serovokiem. To był pomiot Baala, który usiłował wciągnąć miasto w wojnę. Mama mi o niej opowiadała. O legendach, które obroniły miasto przed złem. Mówiła, że Jahira była potężną druidką, nieugiętą, twardą. Adamant, tough. Dobra, od tamtej pory powtarzałem sobie tę historię 1000 razy. Nigdy nie sądziłam, że poznam Jahira. A ja zaledwie dzieciak z zewnętrznego miasta. Aha. Some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day. Dzień. No to fajnie, fajnie, cieszy mnie to. Pochodnie to my mamy, nie potrzebujemy. Harfiarka jakaś. O, kwatermistrzyni, proszę ja ciebie, czyli mamy już handlarza, bardzo mi się to podoba. Ty? Persfazja, może masz coś, czym mogę się zaopiekować za darmo? Zuchwałości ci nie brakuje, ale skoro pytasz... Proszę cię uprzejmie. Co dostaliśmy? Zapasy na podróż, ale... Dobra, pokaż co masz na sprzedaż, nie gadaj.
No i kurczę, tu się zaczyna kłopot. Na pewno kielich mogę sprzedać. Te drewniaki. Ten młot może się jeszcze przydać, nie wiem co to, także zostawię. Tu nic, tu w sumie też nic, a reszta już jest, kurczę, tak naprawdę w magazynie. Dziękuję, te dwie rzeczy sprzedam. Reszta jest w bazie. Także sprawdźmy może co innego tutaj jeszcze mamy. Czekaj, strzała magicznego przerwania. Pokrywa, przerywa koncentrację celu i ucisza go. Ciekawe. A strzała ukojenia, zatrucie, paraliż i tak dalej usuwa. Dobra, buława. Nie chcę. Rozżarzony kostur, proszę ja ciebie. Bardzo rzadki, półtora ręczny. Ognisty pocisk, kula ognia. Brzmi fajnie. Rzadki, odzienie. Lasa pancerza, płonąca zemsta. Po udanym rzucie obronnym przeciwko czarowi wroga zadajesz mu 4 do 7 punktów obrażeń od ognia. Wow. Potężny habit. Zyskujesz siłę byka i zwiększasz swoją siłę do 2. O 2 do maksymalnego poziomu 20. Nie można cię odepchnąć wbrew twojej woli. Otrzymujesz ułatwienie w rzutach obronnych. Wow. Kapelusz niezwyciężonego Kushiego. Mi to wygląda bardziej na kaptur niż kapelusz, ale okej. Po zadaniu obrażeń atakiem bez broni to nie chcę. Już mi się to nie podoba. Gdy wykonujesz pierwszy atak w turze, możesz pomniejszyć urok tej broni o 1, zwiększając w zamian swoją klasę pancerza i rzut obronny. Co? Dodaj swój cały modyfikator ze zręczności do klasy pancerza. O! Nie mamy średniego pancerza, to nie chcę. Płaszcz obronny, też ciekawe. Klasa pancerza, rzut obronny. Tarcza gorliwości, wow. Zyskujesz jedną komórkę czarów poziomu pierwszego. Gdy wróg trafi cię atakiem wręcz, możesz użyć reakcji, żeby powalić go na ziemię. Też fajne. Kurczę, wyszłoby na to, że ja tu milion monet będę potrzebować, żeby cokolwiek kupić. Ech, a pewnie się i tak koniec końców okaże, że to wcale nie jest takie super hiper, jak mi się wydaje. Ty, co ty nosisz, Gale? No, my zostajemy tylko to. Wiesz co, chyba kupię ten kostur. Mimo wszystko. A jaką ty tarczę nosisz? Aura błyskawic, tak? Kurczę, serio nosisz tą tarczę? Nie, ty nosisz inną, drewnianego Urzeta. Pętające uderzenie Urzeta. No właśnie, a ty... Sobie myślę, że mógłbym to kupić. 1600, nie jest dużo. Także kupię tę różdżkę. Tak, tak, ty też, Baker. Kupię tę różdżkę. No. Kupiłem różdżkę i nie wiem, gdzie jest ta różdżkia. A jest tutaj, dobra, do Gale'a. No i Gale. Proszę ja ciebie, dzięki czemu zyskuję 2 dodatkowe skillsy. 8 do 48, o kurcz. No to nie jest złe. Dobra, zapiszę grę. Hej! That's close enough. Nie podchodź bliżej, nie jesteś harfiarzem, ale pięścią, nie potrzeba nam do takich. Give it the rest, Alfred. We need all the goddamned help we can get. Po żołnierzu płomiennej pięści spodziewałem się lepszych manier. Want me to shine your boots while I'm at it? Easy. Ty się pchasz w L4, chłopie. He's a bit on edge since the incident. A bit on edge, my ass. Jakiego incydentu? Not that you'll give a triple shot damn. But we were ambushed by them bloody cultists. No i? Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate himself. A właśnie, przecież my mamy tego księcia jeszcze ratować. Widziałem pobojowisko. Nie wiesz, czy radczyni Florik udało się dotrzeć bezpiecznie tutaj? Sure did. For all the good that she's inside. Well, I guess you need to be a goddamned counselor to get room and. Dobra, czyli wszyscy są źli, że kurczę. Trzeba być wyżej postawionym, żeby cokolwiek tutaj ubrać i dostać, tak?
Piekielne serce. Zostało coś zaktualizowane. Proszę bardzo. Nie jest to najradośniejsza gospoda, ale rozumiem, że śmiertelne zagrożenie czyhające tuż za granicą tego światła może popsuć atmosferę. No tak. Myślałem, że jakoś pogadamy, ale wychodzi na to, że niezbyt. Aha, tu są jakieś pułapki, to nie będę tam szedł. Mogę porozmawiać z tymi krówkami? Mam cały czas gadanie ze zwierzakami, dobra. Niezdolny do czego? Pamiętam cię z Gaju Druidów. Jesteś gotów wyjawić swoje tajemnice? Not for you to know. Och. Czekaj. Jesteś wołem, którego spotkałem w Gaju. Byłeś wtedy bardzo wygłodzony. Uratowałem cię i teraz niczego ci nie brakuje. Okej. Okay. Well, come close. Zbliżmy umysły. Pogadam z bykiem. Co? Co? To najmniej wołowe myśli, jakie kiedykolwiek widziałem. Czy ty jesteś tak naprawdę? To było wspaniałe. Straszny bałagan, ale coś wspaniałego. Nie wiem, zastanowię się jeszcze, ale... Czym ty jesteś tak naprawdę? Ciekaw jestem. Czy z tego miejsca w ogóle prosty żywot? Czy proszę o zbyt wiele? Co to kurcze jest, ty? Czym ty w ogóle jesteś? Proszę, ja ciebie najmocniej, najbardziej. Żartujesz, miało być... być jakiś atak, no to. Czekaj, dobra, podejdź ty. Tutaj tak, tutaj tak. Co to w ogóle kurczę jest? Ile ma życia? 22. Teoretycznie jestem w stanie... No niby jestem w stanie tym... Dzięki. Co to kurczę jest? Dziwny wół, pierścień daru zmiennokształtnego. Gdy zmienisz kształt lub przebierasz się, zyskujesz premię do wszystkich testów. Wow. To biorę. Kapelusz błyskotliwości. Za każdym razem, gdy zadasz obrażenia od ognia, zyskujesz magiczną błyskotliwość. To do Gale'a. To i to. Już do obozu. Dziękuję. Co to kurcze było w ogóle? Warlock, myślałem, że już jesteś w mieście. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them, hopefully. Before you run off into the belly of the beast. Ooh. There's something I need to tell you. Co takiego well, powiesz? Dobra i zła. No to standardowo. Good news and bad news. Dobra. Posłuchajmy tej złej. Którą chcesz usłyszeć najpierw, Karlach? Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy z tym bykiem, ale to nic. The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron, żeby wykuć komorę izolacyjną, której Karlach będzie mogła. Touch people. Exactly. Ach. Oh my god. It's really happening. It's been so long. A mamy dwa kawałki przecież. Let's get this show on the road. We need to find that iron. Hang on.
I think you'll want to hear the bad news too. It'll keep. I have Infernal Iron to find. Karlach, believe me, this isn't something you should... Let's move! At least let me show you where to look. I'm not sure the Infernal Iron will still be there. Mamy dwa! But I can show you a few places of interest. Dobra, jaka jest zła wiadomość? How fares the search? O, pokaż mi swoje towary, pewnie. Ło, miecz kradzieży życia. Przy trafieniu krytycznym cel odnosi obrażenia nekrotyczne. Ło. No to brzmi fajnie. Nawet bardzo bym powiedział. Ja może to kupił. Zyskujesz biegłość w mieczach krótkich, długich i dwuręcznych. To mi niepotrzebne. Nie mamy średniego pancerza, to też nie za bardzo. Ale w sumie, kurczę, lepszego chyba od naszego teraz obecnego nie znajdziemy. Czekaj, co? Jeżeli nie jest konstruktem ani nieumarłym. Czekaj. Przy trafieniu krytycznym cel odnosi dodatkowo 10 obrażeń nekrotycznych. Jeżeli nie jest konstruktem ani nieumarłym. Ty zyskujesz wówczas 10 obrażeń nekrotycznych. Czyli, że co? To takie średnie bym powiedział. Ja nie chcę czegoś takiego. Obrażenia do ognia. Ja mamy lepsze. To takie rzeczy, to nie. To panie, dasz radę coś zrobić z tym sercem? Dobra. Co tam masz? Potrzebujemy jeszcze jednego kawałka piekielnego metalu i będzie dobrze. To takie ekscytujące. Ruszajmy. Zaraz wyruszymy. Tylko zrobimy jeszcze tak. Cyk. I do obozu. Dobra, gdzie jest ta nasza skrzynia? Tu jest nasza skrzynia. O! Przewodźwiadek. Uroczy berbeć. No i dobra, czekaj, plecak. Co tu mamy na sprzedaż? Proszę ja ciebie. Na pewno to. W sumie niewiele rzeczy. Dobra, to nawet nie będę tego chował. Czekaj, tutaj mamy, co my tu mamy? Wykonujemy sprint, zyskujemy impet. Tutaj mamy... Zdobywamy ładunki. Kiedy właściciel w czasie walki wykonuje sprint, zyskuje ładunki błyskawic i atletyka plus 1. Wiesz co, chyba wolę to. Ten impet chyba się nie za bardzo nam przyda. Postać nosząca rękawice utrzymuje do testów ataku wręcz, gdy jest otoczona przez co najmniej dwóch wrogów. Też ciekawe, dobra. To zostawimy to tak. Opuść obóz. Keep your distance, darling. Mhm. How fast the search? Jak idą poszukiwania, pokaż mi swoje towary, to najpierw. Tak, co ja bym tu mógł sprzedać, czekaj. Zyskuję ładunki błyskawic, wiesz co, to sprzedam, bo mi to nie... 60 tylko za to dostanę, w życiu ci tego nie sprzedam w takim razie za tą cenę. Już wolę takie pierdółki sprzedawać, większą kasę za to dostaniemy. Jakiś toporek, jakaś zbroja, dobra jest. Pierścień zgniatacza, szybkość ruchu plus 3, ciekawe. Dobra, to i proszę ciebie... Wymień, dzięki. Mam to piekielne żelazo, o którym mówiłeś. Well. All right. This shouldn't take long. Hmm.
Same as last time. Zamontować musisz samodzielnie, ale powinno wystarczyć. This should do the trick. So did it work? Only one way to find out. Przytul ją. Ciekawe, czy się posępne serce obrazi. O. Thank you. No już, 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 już. Ona tam stoi z tyłu, wiesz. I can't believe it. It's the least I could. Before you go, that engine of yours. It's contained for the moment, but it's just too... I know you know that. Uh-huh. But the thing is that I wasn't making any headway with mechanics. Nie udało mi się poczynić żadnych postępów z mechaniką. Jest po prostu za zimno, by takie metale mogły tu funkcjonować. Musisz wrócić do Avernusu na stałe, albo silnik spali cię od środka i to szybciej niż ci się wydaje. Po powrocie Ani się obejrze, Azariel musi zmusi mnie do służby. Nie będę znowu wykonywać jej rozkazów. Wolę umrzeć. No i tam. Rozumiem, ale nie odrzucaj tej opcji. Będę nadal nad tym pracował, ale na tym etapie chyba wszyscy musimy pogodzić się z nieuniknionym. Priorytety, Karlach. Priorytety. Znowu możesz dotykać i to trzeba uczcić. Prawda? Dość tego czarnowidzenia. Skupię się na czymś znacznie bardziej ekscytującym niż ta przeklęta puszka. Dziękuję ci. Naprawdę, dałeś mi więcej niż kiedykolwiek dam radę ci odpłacić. Przyjemność po mojej stronie. Życzę wam powodzenia. Uważaj się na siebie. Dzięki. I co tam, Karlach? Najlepszy dzień, dobra. Karlach, martwi mnie, co Daemon powiedział o twoim silniku. Musimy zabrać cię z powrotem, bo wybuchnie. Tak, się cieszę. A co z tym, co Daemon wiedział? A nigdy tam nie wrócę, gdybym miała wybór umrzeć teraz. Aha, dobra. No dobrze, dobrze. W sumie z jednej strony rozumiem. Ale chcę, żebyś żyła. Ja też chcę żyć, ale nie za wszelką cenę. Mam wybór. Tak, 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 tak. Dobra, to świętuj. Baw się dobrze. Co tam u posępnego serca? Go ahead. O, mam wrażenie, że ostatnio coś cię pochłania. Nie chcę, żebyśmy się od siebie oddalili. Daj mi trochę czasu. Jeżeli uda mi się odkryć, co muszę zrobić, to w końcu będziemy się mogli sobą nacieszyć. Okej. Okay. Mogę porozmawiać z tymi krowami? Okej. Ty coś masz innego do powiedzenia, czy też to? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. No jak najbardziej. Strasznie ciekawy osobnik. Ale tak, to był ten pierścień jeszcze, tak? A, to dobra, to będziemy sobie go używali, ale w momencie, kiedy faktycznie go będziemy używali. Aha. Widzę, że tu jest okej, okay, tu jest okej. Okay. O, handlarze tu jeszcze są. Nie wierzę w to, czekaj. Siemasz. Welcome to our humble. Wait, are you Karlach? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. A ja nie jestem Karlach, ja jestem Astarion. Znaczy. Avernus. Yeah. I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in two hits. Bam, bam. We were all like, whoa! How'd you learn to fight like that? Had to. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. Okay. I've been tossed around a lot too.
From the look of things, you've got your wits about you. Fight with those. In that case, want to buy... Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Dzieciak to podziwia, miło to widzieć. It is, isn't it? No, mam nadzieję, że wyrwie się z tego badziewia i nie zwariuje przy tym. Chciałabym go widzieć w normalnym domu w mieście. Każdy dzieciak na to zasługuje. Dobra, bo ja tu pohandlować chcę. Masz jakieś towary dla specjalnego klienta? Mówi, żeby nie sprzedawać go byle komu. Oszustwo. Mol powiedziała, że mogę go wziąć. Perswazja. Myślisz, że Mol by ci go dała, gdyby faktycznie był coś warty? Chcę go od ciebie odkupić. This is a valuable piece. So it's gonna cost a lot. And that is Wrócę z pieniędzmi. Nie mam pojęcia, co ty tam masz, także na razie się wstrzymam. Czy mogę? O, tu jeszcze mamy. O kurczę, braku zwrót. Siemasz. Ah, you found your way. Pewnie. Good. Powiedziałem, że pomogę ci uratować Wulberna i pozostałych. To mój pierwszy przystanek. I haven't forgotten. That is, if you're still going to help. No tak, zamierzam. W takim razie bardzo się ucieszę, słysząc, co mam dla ciebie za nadrzu. Nową odmianę prochu dymnego. Cała wybuchowa siła oryginału, ale z dodatkową niespodzianką. Błyskotliwa riposta. Będzie ci potrzebna, jeżeli chcesz przeżyć w tym miejscu. Mhm. W jaki sposób gnomy utknęły w wieżach? Nie utknęły, zostały porwane. Ci kultyści zabrali je wbrew ich woli. Jeśli któryś z nich trafi w moje łapy, to wtedy... Ech, cóż. Może z twoją pomocą nie będę musiał się przekonać, co wtedy. Ja zajmę się tym, dlaczego mam talent. Mam nadzieję, że uczynisz podobnie. Będzie ci pomocna ta riposta. Dziękuję, dziękuję. Brzmi nieźle. Co takiego robi? Nie psujmy niespodzianki. Ty zaś rób swoje, czymkolwiek się zajmujesz. Dobra, dobra. Kot. Rafael, ty. Ty dziadu jeden, co ty tu robisz? Zapisz grę. You trap me. I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage! No matter where the knight goes, I'm gonna lose it! Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Siric. What's going on here? Look who made it! For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, no, chief? Powiedzmy, że wyrównany. Say. Do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. Oh, we've laid a fine trap for you, Mol. It looks to me like his Siric could be dethroned. Ma rację, przyciśnij go. Czekaj, Łotrzyk, ustaw grę jakimś zręcznym gestem. Kalmisham upadł, bo tamtejsza szlachta była zbyt pewna siebie. Za bardzo naciskali na króla. Co, spróbujmy Łotrzyk. Gail pochwala, Karlach pochwala. How's that for Kalimshan rules? Brava! Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? Nie daj się w nic wplątać. To diabeł jest. What a lovely specimen she is. A blushing apple. Begging to be plucked. Please let me smack this creep. She cheated, of course, but that's half her charm. A może tak iść z powrotem do piekła, co?
Po co tu jesteś, żeby grać w jakąś grę? Na wielkiej planszy pełnej dusz. Nie martw się o Mol, oczywiście wciąż ma bezwarunkową możliwość wyboru jednej pozostałej, jej opcji. To choose the only option she has left. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend. Well, there's my bread and bloody butter. Lubię dobre tragedie. Powiedz mi proszę, co cię tu się, co tutaj się stało? Daj spokój, miałem ci wszystko powiedzieć, popsuć zabawę? Spoil all the fun. No? Suffice to say there's ambition, folly and death aplenty. The rest, well, I'll let you uncover. Mam blizny na plecach, możesz mi powiedzieć, co oznaczają? But of course, those to nietypowe szaramy niewątpliwie były ważne dla twojego pana, ale dlaczego? Czy to list miłosny, ostrzeżenie, czy może akt własności? Mógłbym opowiadać ci wszystkie krwawe szczegóły. Jednak oczywiście najpierw ty musisz zrobić coś dla mnie. Pomyśl o tym i wezwę się. Dziad jeden. Trzymaj się z daleka od Mol. Wygrała i poznała smak zwycięstwa. Sama do mnie przyjdzie. She'll be the one who comes to me. But enough about my lesser pursuits. Why bother with trifles when I'm in the illustrious presence of my very favorite client? Tell me, oh apple of my eye, how have you been? You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear. A wiesz, że w życiu się tak dobrze nie czułem? Znakomicie, jednakże mam w głowie taki obrazek. Rzucasz się pośród nocy, myśląc o dziwacznych rzeczach, śniąc dziwaczne sny. I cichy głosik w tobie pyta, czy to moja wola, czy też robal? Ale nie otrzymasz odpowiedzi i nie możesz wiedzieć na pewno. Ważne jest jednak jedno. Jest tylko jeden cichy głosik. Mine. See you later, alligator. Czy cokolwiek. Siemasz. Dobra, pogadajmy, zróbmy tego questa. Elo. Napij się ze mną. No nie wiem. Nie wiem, chciałaś mnie sprzątnąć przed chwilą. Łotrzyk intuicja, popatrz jej prosto w oczy i przeanalizuj jej język ciała. Dobra, za 15, nie ma źle. Z niepokojem czekasz, wypijesz wino, ten niepokój jest ci znajomy. Nie każdy łotr wbija nóż pod żebra albo posyła strzałę w plecy, niektórzy wolą truciznę. Jeśli wypiję to wino, jak szybko zabije mnie trucizna, którą do niego dolałaś? Medycyna. Dawaj, spróbujemy. Wyczuwasz lekką woń klaut trawy, zioła, które podobno skłania do mówienia prawdy. Jachira uśmiecha się do ciebie znacząco. Nie ma wpływu na smak, jeśli się tak nad tym zastanawiasz. Podczas przesłuchania wolę używać oddechu Veniana. Nie zostawia smrodu. No, but it does leave the ale paraliżuje ofiarę, cokolwiek zdarzy się później, stawisz temu czoła, stojąc na własnych nogach. I would have you standing on your own two feet. W sumie chyba nie mam niczego do ukrycia. Bottoms up. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about youth. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on. There's an air about you. So answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Chociaż wiesz, że jesteś pod wpływem narkotyku, usiłujesz zaprzeczyć, że kijanka ma na ciebie jakikolwiek wpływ. Good. Uwierzę ci na słowo i będę cię za nie trzymać.
I have every reason to be cautious. Tropiłam już takich jak ty z pasożytami w głowach z Brud Baldura, aż tutaj. Kult absolutu szerzy się w mieście. Bardzo cicho, bardzo szybko, z niepokojącym. Widzieliśmy ich do starożytnej wioski, gdzie trafiliśmy na osobnika, którego zabiliśmy i pogrzebaliśmy ponad 100 lat temu. Skoro powrócił, to może trzeba było mu mocniej przyłożyć za pierwszym razem. Był całkowicie martwy. Osobiście zamknęłam jego zwłoki w grobowcu Tormów. Niegdyś był Sharaninem, który zaczął gromadzić armię mrocznych sędziów pod wioską, w której jesteśmy. Wraz z miejscowymi druidami postaraliśmy się, żeby go się pozbyć. A, to ten! Katerik Thorn, właśnie. Nie tylko znowu żyje, ale w dodatku nie jest już śmiertelnikiem. Co więcej, stał się niezwyciężony. A, nie ma niezwyciężonych. Stojącego na czele armii absolutu, której celem jest zniszczenie Wrót Baldura. Własnoręcznie posłałam mu strzałę w oko, on wyciągnął ją, jakby to była zaledwie drzazga. Uleczył się na moich oczach, po czym zagonił nasz oddział w cienie. Okay. Ty jesteś nadzieją, tak, tak. Co masz na myśli? Twój artefakt cię ochroni, udając najwierniejszego, możesz zakraść się do wież wschodzącego księżyca. Dowiedz się, co czyni go niezwyciężonym, żebyśmy mogli zneutralizować jego przewagę. Kiedy pozbędziemy się, pobawimy Katerika, jego tarczy i miecza, zaatakujemy wspólnie jego wieżę, zakończymy plagę raz na zawsze. Okej. Okay. Chcesz wykorzystać moją infekcję, a ja chciałbym ją wyleczyć. Coś mi się widzi, że to ja mam odwalić najczarniejszą robotę. Nie, na pewno tylko ja. Tak. Do tego czasu będziemy mieć Wieża otacza klątwa cienia. Nie jesteś naszą jedyną tajną bronią. Izabel, oddana kapłanka Selun i nasze światło w ciemnościach. Otoczyła oberwę księżycową tarczą, tylko dlatego ciągle żyjemy. Jest w komnacie na piętrze. Powiedz jej, że ja cię przysyłam, a zapewnię ci bezpieczną przeprawę przez cienie. A już mam na... Do komnaty na piętrze mam ich. O, Alfira. Teksański taktyk. Dobra, daj do góry. No miała być... A, tu jest. Premium trinkets and doodars. Czekaj. Dzień dobry. W ogóle bez pukania wchodzę jak do siebie. Cześć. Cześć, Izabel. Cokolwiek robisz, przybyłem. Achu, achu i do piachu. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. Jestem Izabel, miło mi cię poznać. Pleased to meet you. Siemanko. Cześć. Cali nas wszystkich, skąd ten pomysł? A, znam twoje imię, ale nie jest... Nie wiem o tobie nic poza tym. Zechcesz mnie oświecić? Jestem kapłanką naszej srebrnej pani, bogini księżyca Selun. As long as I keep channeling her power, this inn stays uncursed. Aha. A defense to your offense. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Tak tylko mówisz pewnie każdemu. Próbujesz go przekonać, żeby kurczę zawalczył za was. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. No. Let me guess. Jahira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. I don't know. A
kazała, to jestem. Chcę iść dalej z questem. Co już? Perfect. It'll make you uczyni cię niewrażliwym na pomniejsze efekty klątwy cienia, których doświadczysz w pobliżu, wiesz. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Saloonite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Dziękuję, muszę iść. Czy przed wyruszeniem powinienem wiedzieć coś jeszcze? Ketherick to przerażający osobnik, ale ty posiadasz coś, czego on nie ma, godnych sojuszników. Kiedy ty będziesz działać w wieżach, ja upewnię się, żeby... Zaraz, słyszysz? Coś jest nie tak. Lecą helikoptery. Co się dzieje? Ola Boga! Tutu. Fajne skrzydło. Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. Ja chcę iść. Isabel, znasz tego osobnika? He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive. A wysonduj jego myśli w poszukiwaniu dodatkowych informacji. Będzie wesoło, możesz na mnie liczyć. Nie gadaj! Jezu, na farcie, naprawdę? Więcej szczęścia niż rozumu. Oczami umysłu widzisz upiorne oblicze, którego instrukcje są bardzo wyraźne. Pojmanie dziewczyny jest najważniejsze. Żywcem. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Markus próbuje cię porwać, Isabel. Nie obejdzie się bez walki. Żałosna, absolut widzi wszystko. Twoja zdrada zostanie ukarana. Gościu, nie służę nikomu i niczemu. Sam sobie jestem panem. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. Jak to nie? Dostał skrzydła. He already has. Time to go, Isabel. Lecą jakieś gołębie. Nie, Boże. Boże, i to nie gołębie. Boże, kurczę, pieczone. Moon Maiden, guide my hand. Ło, ole mo, co tu jest? Jak to chybienie? Na dzień dobry? Na dzień dobry chybienie? Serio? Ile on ma życia? 86. Dobra, ja to wczytam, żeby była lepsza walka na dzień dobry. Znaczy, no, żeby lepszy start mieć. A wiecie co? Może byśmy dali. Nie jestem taki jak ty, nie przyjmuję rozkazów podwładnych absolutu. Wszyscy tak samo jej służymy. Rób co mówię, nagroda będzie wspaniała. Markus próbuje cię porwać. Tak, walczymy. Tak. Dobra. Padł jakiś atak, damage? W ogóle nic nie padło. Jak to teraz, kurczę, rozegrać? Ukradkowy atak teraz nie siądzie. Tunel mocy, instynkt przetrwania też nie za bardzo. Dobra, fałszywe potrzeby najpierw. Dobra, to spróbujemy jeszcze raz. Dobra, siadło za 5, ale jednocześnie...
Dobra, za 8 łącznie. No, no zobaczymy, czy ona to przeżyje w ogóle. Cała kapłanka. No jak? Dobra, podszepty. On się uleczył, czy co? Bez żartów, on się uleczył. Za jeden. Nice. Boże, jeszcze paraliż jakiś wszedł. Jest. Ile ona ma życia? Yehira. Izabel. To ona ma tylko... O Boże. Ale będzie katastrofa i trzeba będzie od nowa. Coś tak czuję. Duchowi strażnicy, pewnie. Tylko nie nekrotyczne, tylko światłość. Wiesz co? Pętające uderzenie. Cyk. Czy ja mogę coś... Gale detonuje netryjską kulę w swojej piersi, niszcząc wszystko i wszystkich na zaznaczonym obszarze. Co? I on umrze wtedy, czy jak? Też ciekawe dość. Czekaj, bo jakby nie chcę tej w zielonym pacnąć przez przypadek. Z góry zakładam, że to trzeba będzie zresetować, dlatego już się tak... Nie do końca dobrze bawię w tym momencie. Szaleńczy atak. Nie, kręciołek bym zrobił, co? Trafienie krytyczne siadło, no proszę. Ochroń cel przed atakami z większego klasy pancerza. Oszołomienie jeszcze, wyśmienicie. Dobra, mogę to przeskipować jakoś? Ty, Roland ze Spychowa. Przecież on miał, kurczę... Co jest? To wychodzi na to, że ona musiała polec w tej walce. No to everybody pomarańcze. Bo będzie trzeba stąd uciekać. Isabel! No! What in the nine hells happened? Markus był najwierniejszym. Powiedział, że zabiera Isabel do Katerika Torma. Ciekawiło mnie, co zrobisz bez niej. Stał się atak absolutu, teraz wiemy, z czym mamy do czynienia. Isabel is gone. Listen closely. Bo mamy bardzo mało czasu. Nawet jeżeli ostatnie światło upadnie, twoje zadanie pozostanie takie samo. Musisz znaleźć Katerika Torma i go pokonać. Zadanie wydaje się niemożliwe, ale musi być jakiś sposób, by przełamać zaklęcie, które czyni go nieśmiertelnym. Na tym pradawnym pustkowiu jest wiele tajemnic ukrytych przed wszystkimi. Coś się rusza. Aha. Co jest? No nie gadaj, że oni wszyscy teraz się będą przemieniać i będziemy walczyć z nimi wszystkimi teraz po kolei. O panie.
It's happening. They'll all be taken by the shadows. Only by the grace of Isabel's spell will we be spared the same fate. We cannot hesitate. Not even for those we knew. Those we cared for. They're no longer. Aha, stali się zombie. Okej, kumam. Steal your hearts and steady your hands. To battle! No dobrze. Ale coś tak się zastanawiam, może byśmy tą walkę zrobili już w kolejnym odcinku. Gdyż to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avrys, życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o 8 rano. Hej.